Dziewuchy! Dziewuchy, wstawać! A, mamo, ale ty wrzeszczysz! Uch, co za pobudka! On najgorsza na świecie! Nie narzekać, tylko wstawać i dalej szykować się do szkoły! Mamo, ja nie chodzę do szkoły, ja chodzę do przedszkola! A, co to za różnica? Dobra, ubierać się, myć zęby, no już, dalej, raz, raz! O nie, mama znowu wstała ze złym humorem. Mama zawsze ma zły humor i zawsze na nas wrzeszczy. Dobra, lepiej chodź, umyjemy te zęby i ubierzemy się. Halo, halo, dzień dobry, moje słonka, czas wstawać. Gili, gili, a kto ma łaskotki? A, mamusia! Och, dzień dobry, mamusiu! Dzień dobry, słonko, jak się spało? Bardzo dobrze, wyspałam się dzisiaj. Ja też się wyspałem! No to świetnie, bo czas szykować się do szkoły i do przedszkola. Och, dobrze, że już jutro sobota, koniec tygodnia, dzień wolny od szkoły. Juhu, juhu, ale dzisiaj przedszkole, trzeba się ubrać i umyć ząbki i ruszać w drogę do przedszkola. No dobrze, pomóż młodszemu bratu się ubrać, a ja przygotuję śniadanie. Dobrze, mamo. Okej, jesteśmy gotowe. Mamo, a co dzisiaj zrobiłaś na śniadanko? Co zrobiłam na śniadanko? A czy ja ci wyglądam na służącą? Albo na twoją prywatną kucharkę? Wiesz, siostrzyczko, ja zrobię śniadanie. Okej, chcę kawałek chlebka z masłem orzechowym. Dobrze, już się robi. Jak zrobisz śniadanie, to pozmywaj naczynia, żebym ja nie musiała po was sprzątać. Proszę, siostrzyczko, oto twoja ulubiona kanapka. Miam, dziękuję. Smacznego. Proszę bardzo, wasze ulubione kanapeczki. Pychotka, najlepsze śniadanie na świecie. Jeszcze wasze ulubione soczki. Dla ciebie ananasowy. Dziękuję, mamusiu. A dla ciebie malinowy. Dziękuję, mamusiu. Zjedzcie ładnie całe śniadanie, abyście mieli energię na cały dzień. Och, kiedy ty w końcu będziesz na tyle duża, że sama będziesz mogła chodzić do przedszkola? O, mamo, nie znam żadnego przedszkolaka, który chodziłby sam do przedszkola. Ach, odwożenie ciebie to dla mnie ogromny problem. Mamo, a skoro odwozisz Julcię do przedszkola, może mogłabyś mnie przy okazji odwieźć do szkoły? Co? Sama trafisz do szkoły, jesteś już duża. No tak, ale to przecież po drodze. Nie, musisz być samodzielna i odpowiedzialna. Ojajku. Dobra, chodź, odwiozę cię w końcu do tego przedszkola. Chociaż mogłabyś też już sama do niego chodzić. Och, no i znowu muszę iść na pieszo. Albo jechać autobusem. A przecież szkoła jest po drodze do przedszkola. No i co, jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi! Tak, ja też jestem już gotowa. Wiesz co, podrzucę cię dzisiaj do szkoły. No i tak mam po drodze. Wow, ale super! No dobra, to ruszajmy! Mam nadzieję, że będziecie mieli dzisiaj bardzo udany dzień. My też mamy taką nadzieję i że ty będziesz miała udany dzień, mamusiu. Sobota. Ach, no dobra, musimy kupić coś do jedzenia. Lodówka jest pusta. Mamo, a może byśmy kupiły sok pomarańczowy? Uwielbiam go. Sok pomarańczowy? Przecież masz wodę w kranie. Nie musisz pić soku. Zresztą trzymaj tę torbę, przecież ja nie będę dźwigać zakupów. No dobrze, mamo. Mogę wam ewentualnie wziąć pomidora i jabłko, żebyście miały co jeść. Znowu jabłka!
Jabłka i pomidory są bardzo zdrowe. No dobra, pomidor i jabłko. Co by tu jeszcze? Mamo, może jakieś pieczywo? Będziemy mogły zrobić przepyszne kanapeczki. Pieczywo może być. Szkoda, że nie możemy wziąć tego soku pomarańczowego. Ja też go bardzo lubię. Wiesz co? Jak odłożę trochę pieniążków, kupimy mnóstwo pomarańczy i same zrobimy sobie sok pomarańczowy. Przestańcie tyle gadać. Dalej, jesteśmy na zakupach, a nie na wakacjach. Uwielbiam sobotę. To najlepszy dzień na świecie. Możemy razem zrobić zakupy, spędzić razem czas. Ja też uwielbiam sobotę. No dobrze, zróbmy wreszcie zakupy. O, tutaj pan sprzedaje zawsze świeże warzywa. Są też tutaj grzyby. Może kupimy grzyby i zrobimy zupę grzybową? A może lepiej wybierzemy się do lasu i sami nazbieramy grzybów? To świetny pomysł, córeczko. Bardzo chętnie. Mamo, zobacz, tutaj są świeże owoce. Może kupimy banany? Jasne, jeśli masz na nie ochotę, pewnie. A możemy też wziąć mleczko czekoladowe. Uwielbiam mleczko czekoladowe. No jasne, czemu nie? Ja wolę truskawkowe. No dobrze, w takim razie weźmiemy jedno mleko czekoladowe, drugie truskawkowe. Każdy z Was ma prawo lubić co innego. Mamusiu, a może byśmy zagrały w grę planszową? Oszalałaś? Jest sobota. Miałabym zmarnować dzień wolny od pracy na zabawę z Tobą? Na grę planszową? Nigdy w życiu. No to mam lepszy pomysł. Ale ciężkie. A po co przyniosłaś tutaj te zabawki? No mamusiu, skoro nie chcesz ze mną zagrać w grę, to może ja się tutaj w tym pokoju pobawię. Nie musisz się bawić razem ze mną, ale chociaż będziemy razem w jednym pomieszczeniu. Nie, chcę odpocząć. Chcę mieć ciszę i spokój. Wielka szkoda. Myślałam, że spędzimy trochę czasu razem. Dobrze, zabiorę te zabawki i pójdę do pokoju. Ojejcia, nie znaleźliśmy ani jednego grzyba. Tak, to prawda. To nic, ugotujemy coś innego niż zupę grzybową. Ważne, że spędziliśmy razem czas. Spędziliśmy go na świeżym powietrzu. Tak, ten las jest wspaniały. O, zobaczcie, tam jest zając. Faktycznie, jaki duży. No dobrze, kochani, pora wracać do domu. Przygotujemy razem obiad, a później zagramy w jakąś grę planszową. Super!